Uszanowanie, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku na kanale, na którym opowiem wam o tym, że drużyna Ducha wygrała IEM w Katowicach. Dokładnie tak, tak się wydarzyło, także gratulacje dla drużyny Ducha. No i wam opowiem w sumie o tym całkiem zacnym, jak dla mnie, dniu. O, w ten sposób. Na początku filmu standardowo Skinsmanki, jeżeli chcecie coś wymienić do gierki, albo kupić sobie coś, albo na przykład znaleźć fajnego crafta, to zachęcam, link w opisie, kod ZON. Tyle. Więc, na buffie, ja to tak na pewno sobie wpisał, Team Spirit. Cena Teamu Spirit szaleje, jak sami możecie sobie zauważyć, całkiem mocno. Nawet te Zeremera dosyć fajnie poleciały do góry. Team Spirit ze Sztokholmu to w zasadzie już się utrzymuje na naprawdę fajnym poziomie od dawien dawna, ale tak samo z Rio i tak dalej. Także trzeba przyznać, że jest spoko. No i opowiem wam w sumie, dlaczego je kupiłem. Czy to spoko wyszło, czy nie. I tak dalej, i tak dalej. Więc Team of Spirit łącznie miałem nakupione na 3,5 kontach. 3,5, dlatego że na jednym miałem po prostu naklejki foliowane kupione, których nawet nie ruszam. Miałem nakupione w okolicach, w tym momencie sobie przypominając, około 500 papierów ze Sztokholmu, no, czyli zakupowane po około 40 groszy na Steamie, w okolicach 2000 sztuk z Antwerpu, które niestety sprzedały się nie na samej górce, tylko sprzedawały się one cały czas od około 2 dni. Tak to jakoś było robione, więc to nie jest tak, że w tym momencie ale pieniędzy, no raczej na ten cały okres rozbiłem tę wyprzedaż. No i dodatkowo jeszcze oczywiście creme de la creme. Nie chcę skłamać, więc powiem 150, bo wydaje mi się być to taka dosyć bezpieczna liczba. To jest ilość, której miałem zakupionej holo ze Sztokholmu. No i tutaj wystawione one były standardowo w dobrym momencie, one były wystawione na samej górce. Jak tylko nagrałem film o tym, że kosztują 46, że to jest taki listing, to wystawiłem. Sprzedał się niestety tylko jeden za 45, bo potem sobie jeden taki wystawiłem. No i ogólnie rzecz biorąc, cena sobie spadła. Na buffie ta cena wygląda w taki, bym powiedział, sposób pozytywny, bo ja je kupowałem po około 40, od 42 do 39. Tyle za nie płaciłem, jeżeli chodzi o RMB. No w tym momencie to jest bardziej 48, 49, także po prostu mam na kebaba w ten sposób. Co do reszty dnia ogólnie. W tym dniu udało się sprzedać skinów, craftów za jakoś 2000 RMB. Także w sumie nie narzekam. Jest to całkiem dobry dzień, jak to trzeba to przyznać. Dla mnie, jako dla osoby, która gdzieś trzymała Team Spirit, też jest to dobry dzień. Też to trzeba przyznać. No i co jest jeszcze ciekawe, to mam jeszcze dosyć dużo tych z RMR-ów i myślę, że jeżeli ktoś chce, to warto się nimi zainteresować, żeby je posprzedawać, bo może długo już nie być lepszego momentu. Mnie się osobiście ich nie chce sprzedawać, bo może ich mam 10, może 15, więc nawet mi się nie chce konta odpalać po to, żeby to wywozić, ale mówię w celach informacyjnych. No i oczywiście Antwerpowe Team Spirit. To też jest ciekawa akcja. Tych akurat nie mam, niestety. A szkoda, bo tutaj nawet pozdrawiam Romantic Macho, który do mnie mówił, że gościu, co ty robisz? Ładuj pieniądze w Team Spirit. Wiadomo, no to jest fart, to nie jest. Teraz dlaczego je kupiłem? Miałem farta po prostu, no co, no zwykły farcik, nie? Tak się zdarza po prostu czasami, że kupujesz coś, bo masz farta i tyle. Ja nie miałem do tego żadnej ideologii w stylu, no ta drużyna, kurwa, ma tego Donka, on taki dobry, coś tam. Albo nie miałem dookoła tego żadnej wizji wyrobionej, żeby to kupić. Po prostu mi się podobała cena. Uznałem, a one nie mogą tyle kosztować. No i się kupowałem, nie? No a co? Co miałem robić? No i się kupowało. No i się nakupiło, nie? No i się sprzedało. No i się zarobiło. Tak czasami jest. Chociaż ze Sztokholmu wcale. Ale aż tak fajnie nie jest. A, te ze Sztokholmu to i tak są w sumie do trzymania. To jak krótkoterminówka taka na Steamie, to spoko, ale no.
Chociaż powiem, że akurat zrobiły one całkiem niezły wynik, także jestem z tego nawet niezbyt dumny. No to w sensie ciężko to jakoś tak nawet pod dumę jakąś podciągać. No po prostu kurwa naklejka urosła i tyle. Co tu więcej gadać? Spoko sprawa. Ja tam się cieszę. Mogę se ten. Chociaż no spoko, bo się te wszystkie teamy z tego papiery się posprzedawały, nie? Nie zawracam wam już, jak macie, to se sprzedajcie po prostu i tyle. Pozdro.